Życie Joanny Nyliszowskiej, 41 l. W ostatnim czasie bardzo się zmieniło. Gwiazda nie tylko rozstała się ze swoim mężem, ale także dostaje coraz więcej propozycji ról, w filmach. Podobno jest także gotowa na miłość. Czy w jej życiu pojawił się już ktoś nowy? Nie mogło jej zabraknąć na niedawnej prezentacji wiosennej ramówki Polsatu. Joanna Liszowska jest gwiazdą jednego z czołowych seriali Stacji Przyjaciółki. Reklama była więc ilśniła, na czerwonym dywanie. Całkowicie odmieniona. Aktorka zamieniła długie loki, do których przyzwyczailiśmy się, przez lata, na krótkie fale. Pytanie, co więcej oprócz fryzury zmieniło się w jej życiu, nasunęło się natychmiast. Wszak mnie brakuje przykładów że kobiety bardzo często życiowe rewolucje przypieczętowują wizytą u fryzjera, rozstanie, nowy kolor, nowa miłość, nowe cięcie. Od czasu do czasu takie zmiany dobrze robią. Skwitowała Joanna, pytana o inspirację do takiej przemiany. Wiemy, że aktorka w 2018 roku rozwiodła się ze szwedzkim biznesmenem Olą Serneke, z którym ma dwie córki. Emma i Stelle. Para pobrała się dekadę wcześniej. Życie dzielili między Polskę a Szwecję i to najbardziej nie przysłużyło się ich związkowi. Były, mąż aktorki zapewniał ostatnio, że pozostają w dobrych relacjach, bo najważniejsze jest teraz wspólne wychowanie córek. Aśka jest gotowa na zupełnie nowy rozdział życia, dowiedziało się życie na gorąco od koleżanek gwiazdy. Zobacz więcej materiałów wideo.